Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym speedranie 50 grama na 3 minuty z zawodnikiem tutaj 2541. Lecimy słuchajcie, no zmęczyłbym już chętnie ten speedrun do 2600, więc myślę, że mam nadzieję, że lada chwila to nastąpi i wtedy rozpoczniemy sobie dłuższym tempem. Wakacyjnie, troszkę dłużej sobie tutaj troszkę więcej sobie po prostu gramy i uczymy się oczywiście. Mam nadzieję, zobaczcie, tutaj już mam chyba prostą grę. goniec G5, fajnie, szybka, długa, roszada. Figury naturalnie szybko wychodzą. Przeciwnik, mam nadzieję, że będzie miał problemy. Okej, okay, tutaj myślę, że zagramy sobie e5 po prostu e, i wybicie może nastąpić tutaj albo zwiążę gościa w ogóle jeszcze na b4. Dlaczego by tego nie zrobić e, i na przykład wybić wszystkiego do końca na f3? o a to ciekawe podejście, powiem szczerze, dobra, skorzystam z tej oferty i zagram sobie w ten sposób. Tutaj będę chciał trzymać pole. Zagram G6. Trochę strategicznie do tego podejdziemy. Bicie tutaj, skoczek tutaj, wieża tutaj. No dobra, jest jak jest, ale może jakoś inaczej. Skoczek D4 może jeszcze zagramy tutaj, zaatakuje. Przeciwnik, co mi tutaj grozi? Ej, ale F6 gram przecież się nic nie dzieje. Nie wiem za bardzo o co chodzi, ale pozwalam przeciwnik na dużo. Zagram tak, żeby skoczek nie miał wejścia. I może spróbuję zagrać tutaj. No Gońca nie oddam tak łatwo. Jak to się mówi, tanio skóry nie sprzedam. Zagram sobie po prostu gońcem tu i tu spróbuję sobie wejść. Wybicie będzie chyba też okej. Okay. Koniec będzie bronił. Wejdzie sobie fajnie tutaj skoczek F4 nie wchodzi. No wybicie prawdopodobnie nastąpi, różnobarwne gońce, ale. Zauważcie proszę, że ja gram czarnymi i nie mam żadnych problemów. Żadnych problemów po debiucie, nawet w grze środkowej, uważam, że jest świetnie. Zagram gońcem tutaj. Mogą tam pionka chapnąć nie i tu nawet tego nie policzyłem, wiem, na 3 minuty gra się troszeczkę troszeczkę szybko, że tak powiem no dobra, tutaj, tutaj, tutaj odejście takie zrobimy i tutaj, jeżeli goniec zagra na C4 a pewnie zagra, dokładnie tak więc sobie uciekamy tutaj, może jakieś B5 chociaż goniec się ustawi dobrze, mój też dobrze stoi nie ma co narzekać, więc myślę, że tu będzie ok, zagrajmy sobie tak przerzut skoczka no właśnie, on tutaj będzie chciał skoczkiem się wedrzeć z kubaniutki. Um, no i teraz co dalej? Pytanie, właśnie co dalej? Wiecie co? Chyba pora na wymiany. Trzeba chyba to zrobić. Nie ma wyjścia. Tutaj skoczek broni, nie ma szacha, ok. Przerzut, tędy, tędy. Dobra, jest wymiana. Skoczek wejdzie prawdopodobnie tu. Aha, król idzie sobie tutaj w sumie racja, dobre miejsce ma do gry zagramy tak, zagramy tak i potem H5, żeby tego króla stąd wygonić nie mogę go tu wpuścić, bo to mat! mój drogi przyjacielu szachmat tak się gra w szachy, że się mówi szachmat, jak się daje szachamata. Dobra, masło maślane, ale byłem sam zaskoczony, że tak łatwo tutaj się udało. Dobra, niech będzie skoczek C3. I gramy sobie po prostu skoczkami pierwsze ruchy. Posunięcie D4. Poszło dosyć łatwo. Zobaczcie, znowu przechodzimy do podobnych schematów, tyle że teraz gramy białymi. Posunięcie E4. Chyba wszyscy zadowoleni. Troszkę lepszą wersję teraz czarne zagrały. No tu koniec s 6 prawdopodobnie może zagrać. Za Dlaczego ja nie mogę wziąć pionka za friko? Czy on podstawił? Tak, on podstawił pionka. Oczywiście tam wieża wraca. Jakieś wejście tutaj. Zawsze mam ruch f3. Dobra, chwila. Tu zagramy, bo grozi takie zagranie. No to tak, jak dają, to bierzemy. Prawdopodobnie znowu będzie tutaj. Nie, zagram pionkiem. Eee, zagram pionkiem, specjalnie to zrobię, bo nie chcę mieć różnopolowych gońców. Będę miał różnopolowe gońce. Bo on zagratuje ja tu, on zagratuje tu. Dobra, ale że tak powiem, nie zagrał tu, a to ciekawe mega to ciekawe było dla mnie. I... Okej, okay. robimy długą zatem Bo po tym biciu zbiję tym Tam atakuję, nie, on tu zagra, będzie mocny Będę musiał tym odbić Odbić tym i na tego pionka będę Trochę wbrew zasadom gram Ale na... stawiam się na izolowanego pionka Wieża Tutaj, a, bicie Ale na szczęście mogę zbić tu Kurczę, on to teraz obronił Zagranie tu i zagranie tu Chyba, dobra, niech będzie tak I C4 Trochę mi się nie podoba niestety Te moje tutaj, te moje wygibasy No jak odejdę tutaj, zdążę No to okej, okay, w takim razie On jeszcze tak gra, no może grać B5 No to ja z przyjemnością to wybiję A Dobrze zagrał, tutaj atakujesz Kurczę, tego nie widziałem A nie, tak jeszcze mogę przecież No prawdopodobnie B5 Wtedy będą musiał wybić, wybić, ten pionek idzie na straty Dobra, idę tutaj. Wieża bardzo gorąco chciała wejść na pole F2. Troszkę mi tutaj się tak. No, słabo to podoba. No, muszę tak, przejść królem tu teraz szybko. Właśnie. To jest to, że on znalazł drogę do tego, żeby mnie tutaj ukarać. No, niestety, muszę być ukarany i zagrać coś w tym stylu. Tutaj spróbuję. No, niestety. Te moje wygibasy nie były najlepsze. W każdym razie on jeszcze ma taki fajny ruch B5, bo jak zbije, to zbije piątkiem. Co? No tu teraz nie mogę. No nie, bo i tak tu zagrasz, co nie? Tutaj zagram spróbuję wybić, wybić i tutaj przejść. Pytanie, czy to tylko zda egzamin? No musi zdać egzamin, nie ma wyjścia, nie, poczekajcie. Zbicie, zbicie. Tutaj, nie, nie mogę tu, bo tu. Bicie, bicie tu, on tu królem, nie może królem. Wieża zagra tu, nie, nie może. On musi tu, ja tu, on tu, ja tu, on tu. O... Dobra, zbić czy nie zbić, czy zagrać tu? Nie, no trzeba zbić, zepsuć te, trzeba zepsuć te pionki. Właśnie to będzie bardzo niebezpieczna akcja chyba dla mnie. Ciężko się wygramolić. No to bicie było fatalne. No niestety tu i mam tempo mniej, bo tutaj szach. Yy, ojejku, co to mi się zrobiło? Sorry. Co to mi się tutaj włączyło niechcąco? O kurczę, wyłączyłem się. Czy wrócę? Słuchajcie, mi coś takiego w życiu. Co się stało? A co ja kliknąłem? Nie można jakoś do partii wrócić? Ja to była poprzednia. A aktualna? Brak partii w toku? No jak brak partii w toku? O kurcze, wiecie co, pierwszy raz coś takiego mi się stało? Nie? No ale miałem przegraną, to nie. No tak, miałem przegraną tutaj. Dobra, gram następną, słuchajcie. Nie wiem, nawet nie mogę do tamtej partii wrócić. No potem pewnie pokażę co i jak. No ale miałem przegraną, tak. O kurcze, słuchajcie. 2640. Mistrz Międzynarodowy, nie wiem, coś mi się klikło niechcący czary Mary jakieś było. Goniec G7, tu zrobimy roszadkę. No i kulturalne D6, oczywiście. Skoczek C6, w ten sposób również. I Goniec F5, chcę wejść tutaj na E4. No dobra, i na E4 sobie wejdziemy, jak wybitka, a jak nie, to po prostu zagramy sobie tu. I tutaj ta wymiana to znaczy, żeby za bardziej, bardziej za gońca. Spróbuję tak, żeby skoczkiem wejść tu, ewentualnie jakieś A4 spróbować. Nie od razu. Może koncepcję zmienimy i zagram E6, żeby spróbować D5. Też nie od razu. Um, hmm, dobra. Wydaje mi się, że jest sympatycznie. Spróbuję tak, może zawsze E5 wejść. Hetman E7, bo chcę E5. Dobra, on tu się tak przestawił sprytnie, bardzo sprytnie, żebym gońcem coś mógł zrobić. Gram E5, w każdym razie do E5 trzeba dojść. Po takim ruchu przechodzę tędy i tędy. E, tutaj może E4 będę chciał zasadzić wydaje mi się, że to będzie miało swoje uzasadnienie, potem F5. No i okej, okay, wszyscy zadowoleni. Po ta takim ruchu zawsze tutaj mam wymianę w razie czego, ewentualnie skoczkiem wejdę. Kusi mnie takie zagranie, już mnie nie kusi. Lecimy sobie skoczkiem, tędy sobie przejdę. Jak tak, to tak zamkniemy pozycję. Jak tak, to w ogóle super, bo tam zbiję, wejdę skoczkiem. F3 u niego nie działa. Dobra, pytanie, czy tak nie zagrać? Bo on będzie chciał po grać po wolnej linii? Nie, no zaraz tutaj, tutaj jakieś tutaj wejście i pionek może mieć problem, dobra, wybijmy to skoczek D7 i spróbujemy po prostu przejść, ale czuję moc gościa czuję moc gościa w tej partii taki, chyba taki ruch żeby C5 nie było spróbujemy tam coś powalczyć okej, okay, na tego pionka się zasadzimy a tędy próbujesz okej, okay, przyjmuję wyzwanie, zbijam Oj, tutaj jest ruch. Ale nie może, bo tam jeszcze dobra, uciekam. Uf, słuchajcie, tak mogłem zagrać szybciej, chyba, ale tu atakuje, Szach może być król H8. Czyżbym go puścił? No sprytnie pograłeś, nie ukrywam. No sprytnie pograł. Jeszcze mnie tutaj troszeczkę od. tą wieżę odciągnął. Tak będę musiał grać. Ta moja wieża w sumie nie gra. Czy może na, mogę na F8 też, co nie? Mogę też próbować, no co, jakieś e4, nie no, skoczek f6 koniecznie, tu pola pilnuje, tutaj pilnuje, bierze f8, jakiś goniec h6 chyba, czekajcie, co on chce tutaj zrobić, gramy goniec h6, tutaj jakaś szybka kontra wchodzi. Spróbujemy w ten sposób. No, jest szach niebezpieczny, jest ten szach Król H8, bierze F8, bierze F8 brakuje. Próbuję tutaj go jakoś gryźć, ale skoczek E4 też mógł być ciekawy. Bicie, bicie. Kurcze, mogło być to nawet też ciekawe. Ehm, dobra, ale pozwolę mu na zagranie H3 i powrót. I potem tak, zobaczcie, zagrał tak. Tutaj nie ma szacha Hetmanem, i taki ruch chce zagrać teraz. Dobra, lecimy, tu atakuje. Ehm, bicie to dla mnie super. I wyszło nawet lepiej troszeczkę. Mam też takie zagranie, czy nie mam takiego zagrania. Zagrajmy w takim razie. Hmm, może tu, żeby tu się przystawić, H5, żeby król miał trochę swobody. Taki ruch, może to jest kuszące. Ja chcę mieć tutaj króla schowanego. No muszę chyba trzymać cały czas to pole i F4. Chcesz wymienić to. O, to jest ciekawe podejście. Chyba muszę to zrobić. I wrócę tutaj. Może tu bardziej zaatakuję tego pionka w takim układzie. Tu nic mi chyba nie zrobisz. Gram tak, tutaj i maksymalnie się ustawiam na tego pionka. Król chyba F2 jest dobry. No właśnie. Dam szacha, bo tutaj będziesz cały czas to bronił. Tutaj. Tutaj. W sumie nie mam jak się za bardzo przedrzeć, spróbuję coś tutaj zrobić. Czy koniec gdzieś pójdzie? Czekajcie, bo y, chciałbym tak zagrać, dlatego trzymam tego pionka. Chociaż kurczę, no właśnie. A, ile mamy czasu? Czas tutaj nas troszkę goni. Hmm, hetmanem nie mogę się przedrzeć. Tak, spróbujemy może tędy coś podziałać. Y, jeden taki ruch: Hetman tu. To jest tylko takie mm, sprawdzenie. E, dokładnie powrót e, no na Kamura by wiedział co grać chyba E4 bicie tam tu no właśnie zagrał e, więc zaraz zaraz zaraz, zaraz 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 może najpierw tak bo tutaj to zawsze skoczek w 2 musi gońcem dokładnie mm. A co, tu nie mogę. Tutaj, tutaj. Nie no, co tracę? Muszę tu wybić. No i co? O jajku, mało czasu. Dobra, spróbuję wymienić te hetmany. No, musi chyba to zrobić. Pionki na czarnych polach. Jak tu się przestawić tym skoczkiem? Tutaj będzie świetne zagranie. On też wie o co chodzi. Tu trzymam. Okej, okay, czasu mało. Kurczę, 12 sekund. Remis zaproponuje. Dobra, jak to zbije, to chyba remis, co? Czy nie? Uff, dwie sekundy do końca. Uff, uff, uf, uff, uff, ale fajna partia. Podobała mi się, kurczę. Fajnie, że gra następną rundkę. E, tam były możliwości ciekawe. Dobra, teraz e, prawdopodobnie królewsko-indyjska z jego strony. Zobaczymy, jak on się tutaj zachowa. Zagramy gońcem. Ok, posunięcie H3. I posunięcie D5. Bicie bicie w porządku. G4 będę chciał chyba zasadzić. Tutaj się nie ma co czaić. G4 on skoczkiem. W ogóle to bicie jest też chyba ciekawe, tylko że no nie, nie od razu, nie można, nie można. Problem teraz się robi. Zobaczcie, mam ruch B4. Ruch za Afriko. Chodzi o to, że ten skoczek idzie teraz na kiepską pozycję i A4, żeby nie było B5. Mocno tutaj trzeba uderzyć na skrzydle, aj, albo i nie mocno. No właśnie. Dobra, przepychamy i teraz po tym ruchu, on będzie miał taki manewr, spróbujemy tak, skoczka przerzucić tutaj. Dokładnie tak, on zagra pewnie tutaj. Będzie chciał mnie tam atakować. W sumie muszę tu jakoś przestawić skoczka. Długa droga przede mną, na przykład taka. On tam przez F5 będzie szedł, rozszada. Zastanawiam się teraz, tu nie mogę. Niech wie... O jejku, wierzę B1, bez sensu. Do długiej ruszady powinienem dążyć. Tak, tutaj grasz, tu jest szach, wtedy mi to wybijasz. No, znałam te numery, no. Niech będzie tak. Jeżeli Hetman da szacha, to przejdę sobie tu. Tu się chyba nic złego nie dzieje. Królem po prostu chce uciec. No i tutaj grozi bicie, więc on musi raczej to wybić. To no, mądre zagranie z jego strony. Takie strategicznie spoko. No i dobra, jakiś tam F5 pewnie. Goniec mój nie będzie miał tutaj za bardzo perspektyw. Przechodzę królem tutaj, żeby jednak przejść tą wieżą. Do jakiejś tam ofensywy i może. No właśnie. O, właśnie, właśnie, przejdę tak i tutaj gońcem zagram, żeby ten skoczek nie miał możliwości mi wybić, a będę trzymał też to pole. I teraz tak, co zagramy tutaj chyba, czy tak. Bicie bicie. Może też po tym biciu skoczkiem można w sumie wybić fajnie. Przepchał jednak, a to ciekawe powiem szczerze, spróbuję wymienić te hetmany w takim układzie. Ciekawe, czy no to pójdzie. Nie poszedł. Przestawić skoczka trzeba tutaj. Jaka to jest droga, niech mi ktoś powie. Hmm. Taka, taka. Trzeba bronić, kurczę, trzeba bronić, tak. O tak, tu się broni, tu się broni, skoczek tu. No, mogą być tu niestety jakieś tam chocki klocki. Tutaj nie mogę za bardzo zagrać. Jeszcze może tutaj i wtedy tu i wtedy tu. On czeka na mój błąd, to ewidentnie widać. Tu muszę też uważać. Wejście tu, tu, czy on ma jakieś możliwości poświęcenia. Dobra, idę tutaj, żeby nie było jakichś przypadkowych działań. Takie zagranie. Skoczki dobrze bronią tych pól, więc ja na to pozwolę. I spróbuję. Aha, tutaj jakieś bitki są, nie? Spróbuję tak. On się będzie przestawiał. Aha, drugi skoczek wchodzi. A jak wejdę tu. On zbije tu. Dobra, muszę tak i chyba. Ojejku, tu podstawiłem. O! No to teraz pograłem strasznie. Nie widział, nie widział Znaczy, tracę pionka, bo on zagra tutaj, co nie? Tracę pionka, no tak, ale nie Hetmana Ojejejej, ale mam farta Ale miałem farta, słuchajcie Nie widział widełek Okej, okay, tu wymiana Trochę pograne słabo ale tutaj skoczek, dobra, skoczek broni, Hetman E2 Hetman tutaj, skoczkiem chce. no tak, no będziemy walczyć o jakiś tam Emiss, no Hetman tędy też może iść, no właśnie A, Spróbuję tak, no bierz pionka, ja muszę po prostu iść tutaj To jest jedyna moja droga, ale właśnie, jedyna w sumie i niestety nic się tutaj nie wydarzy dobrego, kurczę, gram tak Tutaj, a zbiłeś tu jeszcze co? To tak można? Uu, tak, jakaś szalona kontra z szachem, z kolejnym. Um, dobra, sami pionkiem. Branie będzie na razie jeszcze jakiś szach. Mało czasu jest, po prostu. Idę. Szach, idę, zdrabiam Hetmana. Nie jest chyba źle. Szach. Eee, tu broni się od Mata, bo nie widzę. Czegoś tam nie widzę. Ramata nie ma. Już przy jednym hetmanie będziemy żyć. A, on poszedł na uproszczenia. No i remis. Znowu remis. Po pięknej walce, słuchajcie z gościem. Fajnie się grało. Szkoda, że odrzucił. Chyba, że odrzucił dalszą grę, a nie gra, super, lecimy. Zobaczymy, co on powie na skoczek C6 w takim układzie. Okej. Okay. No dobra, niech będzie tak. I co, znowu będzie mieć fajną pozycję? No ten skoczek tutaj, jakiś tam D3 prawdopodobnie się gra. Albo d4, psujemy tutaj strukturkę, gramy tak, taki ruch. No i taka przyjemna francuska, bez gońca białopolowego. Czy to jest dobre strategicznie? Powiem tak, dowiemy się. Tutaj chcę dążyć do c5. Bruszada dla mnie będzie tutaj małym, może takim, mało, taką niedogodnością. Zagramy tak, żeby nie było szacha, i teraz c5 będę kombinował. No tak, tutaj chcesz w ten sposób gram H6, żeby nie było gońca. F4 będziesz grał pewnie. Muszę próbować grać z tej strony. Um, aha, tu wybicie, dobra. Hetman C7. Nie mogę właśnie gońcem zbić za bardzo. Długa ruszada, czy wchodzi w grę? Może teraz tak i tak. Tutaj zagram. Tu chcesz coś zrobić. Dobra, tak, czy bicie wchodzi w grę? Możliwe, ale mam nadzieję, że nie teraz. Eee, bo chcę po prostu odbić tu. Bicie tu. Aha, tu mam takie zagranie, więc spoko On nie może bić na G6. Będę miał teraz fajne odbicie tutaj. Z dobrą strukturą pionków. Chodzi o to, że F4 i F5 nie można by było zagrać. Coś tutaj kombinujesz. Dobra, wybijam. Jak wejdziesz tu, to wierzę G8. Jasne, wierzę G8. Czy teraz jest wybicie? Tutaj, wejście tu. A nie, bo jak tak, to też wracam. Tak, chcesz wyprostować pionki, jasne, ale mogę tak. Aha, tak zagram, tak zagrasz. To wybiję. No dobra, ale najpierw. Tak, zagram. Tu nie może, bo tu. I teraz tu muszę uważać na ten ruch, ale B5 działa, nie, tu mi zagrasz, co nie? Chyba muszę tu zagrać. Dobra, gramy tak. Aha, ojej, kupionkę muszę wybić. Nie, to nie było dobre w, każdym, w takim razie. To w takim razie nie było dobre. Długa. Długa, nie, długiej nie mogę grać. A tutaj jest ta tak, tak, to wieża wisi, tutaj, to tutaj. Kurczę. Bo no to tego nie przewidziałem. Wieża wejdzie, będzie problem. Ale może jednak długo. Dobra, jak zbijesz tu, to będzie źle. Ale zagrał inaczej, tak myślałem, że tak pójdzie. Nie zmienia to faktu, że jest pozycja przegrana. Właśnie jeszcze tak sobie tutaj zagrałaś. Nie, no, z tragedią. Źle pograłem bardzo. Źle bardzo pograłem te partie. Nawet tam nie mogę zbić. A, i tutaj popionka poszedłeś. Dobra, to jest przegrana, trzeba uczciwie się poddać. Mam nadzieję, że zagrasz jeszcze jedną, chociaż. No, niestety nie. Mamy arcymistrza. No to też świetnie, jakiś młody pewnie. E, jedziemy w takim razie. Jaku bardzo młody. Widać po. Buźce. ArcyMiszcz, ja cię kręcę. Fajnie. E, no to ja lubię mieszać. No, grajmy sobie E4, niech będzie tak. B5, A4, lecimy z tematem. Skoczek C3. No i bawmy się. No, na koniec G5, niech tam coś próbuje. Ja wyprowadzam swoje figury e, i tyle w temacie. Tam E5 by trzeba było zagrać jakieś. I spróbujemy, żeby zagrać E6. E6 będzie takim fajnym kluczowym ruchem. Raczej G5 na jego miejscu bym kombinował ale po tym ruchu, biciu, tu, tu, nie, to nic nie daje, tak. I teraz zagrasz E6 pewnie, tak. Koniec E2, no i spoko, no i sobie gramy fajnie w szachy. E, niech będzie taki ruch, pewnie skoczek wejdzie. Ty się cieszysz z pionka więcej, ja się cieszę z pionka mniej. Wszyscy zadowoleni, skoczek E4. Taki ruch, no może być, kurczę. Może być tak, tak, może. E, muszę szukać jakichś tutaj kolejnych opcji. Hetman C2, wyprowadzić wieżę na D1. To trzeba trzymać chyba taki ruch trzeba walnąć no trudno, takie bicie, takie bicie wejdę tam, no muszę próbować taki ruch, to tutaj jak tak jakieś poświęcenia będziemy kombinować no tak, H5 w takim układzie może nawet F3, nie, tu są widełki myśl Krzysztof, oby szybko i dobrze, tutaj grozi bicie no grozi grozi, grozi, grozi Tutaj. On się zgadza na remis, czyli coś tu mu nie gra z tej pozycji. Nie, nie chcę remisu. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, coś mu. Ale ja tu biję. Ja tu biję. Coś mu tu nie grało. Nie wiem co. Biję tutaj skoczka. I chyba już wiem, co mu nie grało. Remis mi proponowałeś, arcymistrzu, drogi. No Hetman musi uciekać na to samo pole. Ja biorę skoczka, mam dwie, dwie figury za. Wieże, tylko żeby to jeszcze dobrze dograć, yy, taki ruch będzie ciekawy: bicie, i tam z matem, z matem będę wchodzić. Yy, więc spróbujemy w ten sposób. Tylko po tym biciu, jak zbiję tam, może wie wejść wieża od razu. Będę musiał to wybić, może skoczkiem tu wtedy, chociaż bardziej bym tam wolał. Poddał się, wygrałem! Poddał się, słuchajcie. Poddał się. Po tym odejściu wieża D7. Wiecie co pokazuje komp? Po tym ruchu i po tym. Nie uwierzycie teraz. Nie uwierzycie co teraz komp pokazuje. Wieża F7. No takiego ruchu w życiu bym nie zagrał. Ale faktycznie tutaj jest wjazd niesamowity. Wow. Wow. Eee, chciałbym jeszcze raz z nim zagrać. Kurczę. Bo przez to analizę nie wyszukam go, ale wygrana z arcymistrzem! Słuchajcie, widzieliście tą partię? Kurcze, blade, ale fajnie, ale fajnie, ale zadymka była. Była zadymka, dobra, słuchajcie, no lecimy, lecimy. Spróbuję, mm, spróbuję jeszcze go zaprosić, yy, muszę go tylko wyszukać yy, i zaprosić go do gry. Czekajcie jak to się robiło. OK. O, już y, zapraszam go do gry. Ja niestety nie mam go w grze. Mam innego zawodnika 2600. Lecimy z D4. G6, OK, C4. E4 niech będzie od razu. OK. D5. Może. Taki ruch, a prowokacja do tego, no jak prowokacja to zagramy, F4, D6, okej, okay. gramy, 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 nie boimy się, bicie, bicie tym, w pożądalu, naprawdę? Tak nie mogę? Tu trzymam, trzymam, trzymam i się nie boję, to E6, no to białe są świetne teraz, o co chodzi? Tutaj tam, Pff. pięknie jest. Czy te pionki tam stoją jak złoto? To, a, taki ruch jeszcze wchodzi. Dobra, zróbmy roszadę i taki ruch grozi. Będzie musiał gdzieś tutaj zagrać. Dobra, gram tak. Chcę wybić tu. Grajmy prosto. Tutaj. Psz, biję. Grajmy proste szachy. Wziąłem pionka. Dobra, wprowadźmy ostatnią figurę do gry, żeby tam grozić takim ruchem D6. Co tu się w ogóle wyrabia? Gram tak grożę D6. D6. Jak tu to E? 7. Tu jest. to jest 7. D, o co chodzi? Chciał poszło łatwo. Znaczy łatwo zdobywam wieże po prostu. No nie wiem, tu masakra dalej leci końcem. Wymiona hetmanów? No chętnie. Wracam świeża więcej. Mierzę więcej. Lecimy dalej. Z tym samym gościem. Za szybko gość pograł przede wszystkim. Ale mi się też to zdarza i to notorycznie. Ciekawe, czy zagra tutaj skoczkiem. Nie zagrał. Nie zagrał tu skoczkiem. Wiążemy. Oni nie znają tych debiutów słuchajcie. I tu już mam wygraną pozycję. Tu już mam wygraną pozycję. Tutaj F5. Nawet. Na no, upartego można by było zbić tu do końca wszystko. I zepsuć mu strukturę i grać na strategiczne, strategiczne tutaj. Tak. No gram tak. Haczy nie działa, bo tam bije wieże, więc mogę sobie spić figurę za darmo. Szach. Słuchajcie, rozjazd. Na całego. No i co? Tu. Goniec nietykalny. Zbić tu? No, mogę wymienić Hetmany. Będę miał figurę więcej, ale w tym momencie mam dwie figury więcej. No to. Dlaczego mam święcić? Mogę grać dalej. Ok. Atak tutaj na Hetmana. Jasne, muszę tylko jeszcze tutaj zrobić porządek, sza końcem może król się schował, jasne skoczek wyszedł, aha taki ruch jest dobra yy, dobra, 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 bo tutaj yy, tutaj mnie coś załatwisz pewnie, no muszę dać szacha, ty się zasłonisz ja tu, grożę tam ale F4 to mam bicie tutaj z szachem i kolejne bicie z szachem, albo hetmanem jeszcze się zastanawiam, może hetmanem Zbicie tu, tu Skoczkiem. Przejdę tędy. A, bronisz. Dobra, tak. Żebym teraz... Ja tutaj nie polek. Tak, tak. I gonię 4 No krów w centrum oczywiście, ale... Kurczę, ale tutaj masz ruch. No właśnie. Niewiarygodne. No nie wierzę, że ja to... Że oddałem kolejne swoje dwie figury. Gram tu, próbuję grać tak. Otwierać wieże. Masakra. Jak ja to zrobiłem? Mogłem tam fajnie. No, zawsze po fakcie mówi się, a mogłem zagrać tamto, co nie? Z szachem wieża G8. Ale on chyba tutaj zbyt. Uh! A tu? No, tu nie zauważył prostej rzeczy. Słuchajcie, teraz ja odbiłem figurę. <laughs> partia. Co za partia. Niesamowite. Niesamowite, co tu się dzieje w ogóle. Zadyma taka. Nie no to jasne. Teraz to już po prostu uproszczę to, no bo im prościej zagram, tym będzie łatwiej po prostu to grać. No to jest zrozumiałe. Um, idę pionkiem w sumie. No wiem, atakujesz. Gram tu bronię i tyle. Powrót taty bez wypłaty. Koniec tutaj, tutaj, tutaj. No jasne, no to wymieniaj i tyle. A tak, król ma problem. No właśnie. No właśnie. Łatwo poszło. Znowu łatwo poszło, słuchajcie. Bardzo łatwo poszło. 2572. I mamy gościa 2593. Goniec F4. Spoko. No, i tak, i spróbujemy iść do ruchu E5. Jeśli tak, to, jeśli tak, to tutaj oczywiście zagramy. Skoczek na E4 sobie fajnie zagra również. Um, E5 nie za bardzo chcę teraz. F5 znaczy się mogę też zagrać. Aha, tu dziurka się pojawia, nie, bo E6. Jedna wymiana nikomu nie zaszkodziła. Ok, teraz E5. Dobra, jesteśmy w domu, mamy swoją pozycję. No tak, tu będziesz mnie gryzł, muszę B5, będziesz mnie dalej gryzł, tak, no muszę w ten sposób, cyk, cyk. Tak, tak. No dużo jest fajnych opcji po prostu. Okej, okay, tu mnie atakujesz sprytnie. Muszę chyba zagrać tu, pobronić D5, tutaj po wymianach jest OK. Taki ruch grozi teraz. Więc go postaram się wykorzystać. Niech będzie E4, i tu zamykamy pozycję. C5 chce zagrać. Po biciu bije skoczkiem. Albo i pionkiem w sumie. Ten gońc się wprawdzie rozciągnie, ale go zawsze zablokuje fajnie. A C5 chyba trzeba, bo no właśnie, C5. Proste, bicie, bicie, i jesteśmy w domu. Tak, to będzie bardzo dobra gra. Zobaczcie, jego figury nie grają no to mój skoczek wskakuje do centrum wstawiamy wieżę tam, ten pionek będzie zawsze słaby w końcówce, zawsze jest możliwość go, znaczy nie zawsze, ale po prostu w końcówce w razie czego będzie opcja go wzięcia a tutaj gońce sobie przestawimy myślę, że jakieś H5 może H4 coś w tym rodzaju i co, London się nie udał, bicie no tak, on będzie próbował otwierać, jasne pytanie, czy tak zrobić poczekajmy Mamy czas. Zawsze czekę w 7 co? F4. To F4. Piękna blokada. To w ogóle strategicznie kompletnie nie ogarnia gościu, nie? Kompletnie nie ogarną. Przecież to jest y, idealny układ z obrony królewsko-indyjskiej. Idealny. H5, żeby nie było tutaj gońca. E, możemy spokojnie przygotowywać tutaj, no G5 jeszcze nie mogę, bo właśnie tutaj stracę, ale mogę spokojnie przygotowywać akcję. Mam na to mnóstwo czasu. Goniec H6, może tutaj, może przestawić te wieże, może zagrać tam. Yy, koniec h przypilnuję. przypilnuje, tak koniec ma problem, zawsze mogę go wymienić i w ogóle przepchać tutaj, yy, może tak może tak, dużo jest dobrych opcji, mogę tak nawet popionka pójść postraszyć, skoczek świetny tylko kwestia oczywiście wykorzystania tego może tu i postraszyć koniec H3 Od, oczywiście odejdzie król, ale zawsze tam są jakieś ciekawe opcje, może tu może tu, tego pionka on jest ściśnięty i on ma problem choć to jest samograj tak i tak. Prosta opcja. Chcę wziąć wieżę. On ma minutę mniej. Mogę też tak spróbować. Poustawiałem się, jak chciałem. Aha, bicie tu, nie, bier, nie brałem pod uwagę, ale to chyba też jest ok. Zagram tak, w ogóle. Chcę pionka wziąć. On może pójdzie tutaj. Może wtedy jakiś skoczek, nie wiem, tu, tu. Nie, na razie nic nie widzę sensownego, ale może podejść. No to co? Aha. Nie mogę tu, bo bijesz tu, tak? Ale mogę wziąć pionka. Czy tutaj masz bicie? Nie masz. Wezmę sobie pionka. Wrócę i będę szedł tamtym pionkiem. I on będzie miał znowu problem. Czysty pionek. Skoczek chce wejść? No może. No ten, tak, tak. Skoczek może i nawet musi. Taki ruch, wracam tu i tu zablokuję. Trzymam po prostu. Okej. Okay. Tu, tu, tu. Aha, no dobra, chyba tutaj zagrałeś dobrze, mój przyjacielu. Nie zbiję, jakoś mi to nie odpowiada to zagranie, ale mogę chyba teraz zbić tutaj. W prosty sposób. Mam taką opcję powierza E2, powierza E1. Tutaj trzymam gońca. Dobra, Hetman D4 tu wiążemy. Taki ruch grozi. Wymienię najpierw tu, tu Okej. Okay. Idę pionkiem. Tak, chcę zagrać. Tu zagrasz? Spoko. Idę tak. Tu chcę zagrać. Podchodzę. Tak, okej. Okay. Dobra, muszę bronić. Podchodzę. I tutaj, bo jak zbijesz, tutaj idę na E3. Dobra. Nie wymieniamy tej końców. Przytrzymamy. Przytrzymamy, bo teraz A4 grozi. I B3. Jesteś mój bogoniec, pilnuję. Mhm. A my to, moi drodzy, 2580, tym miłym akcentem kończymy odcinek. Speedrun 5.0 powoli zmierza do końca. Słuchajcie, ktoś mówił, że potrwa to 2-3 miesiące. Okazuje się, że może potrwać krócej. Piękne dzisiaj partii, nie wiem, mi się bardzo podobało, jestem zadowolony. Samochwała w końcu stała, mam nadzieję, że wam się również podobało. Dzięki, do zobaczenia.